Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Czas porozmawiać o kolejnych klubach pierwszej ligi, a także ekstraklasy. Dzisiaj na tapet bierzemy chyba największą niespodziankę pierwszej ligi. Myślę, że tak spokojnie można powiedzieć o Odrze Opole, a zespół z Opola na czynniki pierwsze pomoże mi rozłożyć przedstawiciel grupy Jedna Odra, Albert Ogiolda. Cześć Albert. Cześć, bardzo miło, dziękuję za ponowne zaproszenie. Tak, Stowarzyszenie Kibiców Jedna Odra, rozmawialiśmy kilka dobrych tygodni temu po kolejce 12. Wówczas Odra była liderem, patrzyła dumnie ze szczytu tej tabeli pierwszej ligi. Teraz mówimy o trochę innych realiach, natomiast wciąż no bardzo dobra jesień. Chciałem Ciebie właśnie na początek zapytać, jak Ty w ogóle ocenisz tę rundę? Gdybyś na przykład miał, nie wiem, dać ocenę szkolną tutaj zespołowi, czy pokusiłby się o coś takiego? No i w ogóle dwa słowa o tym, jak wyglądała Odra w minionych miesiącach. Fakt faktem, że od 12 kolejki do momentu, w którym jesteśmy teraz, dużo się zmieniło i pewnie w związku z tym, ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, to dzisiaj czujemy lekki niedosyt w Opolu. Ale rzeczywistość jest taka, że ta runda była absolutnie powyżej naszych oczekiwań i nawet miejsce, które zajmujemy teraz, z niewielką przecież stratą do ścisłej czołówki, to jest bardzo dobra pozycja, za którą na początku rozgrywek pewnie każdy w Opolu dałby sobie uciąć, no przynajmniej palca, jeśli nie całą rękę. Więc jeśli popatrzeć by na tą szkolną skalę ocen, no to na pewno to jest piątka, tak? Drużyna spisała się ponad stan. No szóstka to by była, gdybyśmy utrzymali ten fotel lidera do tego momentu, ale myślę, że to jest dobra, solidna piątka i cały czas trzeba pamiętać, że jest dużo lepiej niż spodziewaliśmy się, że będzie na tym etapie rozgrywek, kiedy rozmawialiśmy o tym, czym myśleliśmy nad tym przed rozpoczęciem rundy. Czy w ogóle trzeba powiedzieć, tak jak zauważyłeś, że ta strata jest nieduża i w ogóle te różnice punktowe są niewielkie. Duży ścisk jest na górze tabeli, no i też widać było po tej rundzie, że tak naprawdę no sporo tych rotacji, te wszystkie mecze, no można powiedzieć, były dosyć wyrównane, także właściwie jedna lepsza seria i może się okazać, że Odra ponownie gdzieś znajdzie się na tym fotelu lidera. Jakbyśmy mieli sobie, tak powiedziałbym, dosyć analitycznie omówić tę jesień, prosiłem Cię o zastanowienie się nad najlepszym meczem Odry, twoim wykonaniem, twoim zdaniem, czy wskazałbyś na jedno takie spotkanie w twoim zdaniem właśnie najlepsze, modelowe w wykonaniu drużyny z Opola? Tak, myślę, że najlepszym meczem, jaki Odra zagrała w tej rundzie, był mecz z Wisłą w Krakowie. To było spotkanie, w którym było wszystko. Odrabialiśmy błędy, ale graliśmy mądrze w obronie, świetnie, skutecznie w ataku, nie bojąc się gry odważnej, z bardzo silną, z bardzo mocną drużyną. Moim zdaniem najlepsze spotkanie, jakie do tej pory Odra rozegrała i punkt odniesienia, do którego należy dążyć. Choć oczywiście nie będzie to łatwe, bo nie przypadkiem te najlepsze mecze Odra grała na początku sezonu, zanim przyszło zmęczenie, zanim przyszły kontuzje, zanim przyszły ubytki kadrowe, które potem mocno się odbiły na wynikach. No to też był taki mecz dosyć szczególny, bo trzeba powiedzieć, że Wisła była w tamtym starciu zdecydowanym faworytem, no i też te losy spotkania, pamiętamy jak te zawody się toczyły, no gdzieś pod sam koniec Odra zaczęła strzelać i na sam końcu wywiozła cenne punkty z Krakowa. Natomiast jeżeli chodzi o takie spotkanie najgorsze, bo rozmawialiśmy trochę przed programem o takiej dość słabej serii ekipy z Opola, no był taki gdzieś gorszy moment, dołek, no wiadomo, że też ciężko, żeby drużyna grała bardzo równo przez całą rundę. Gdybyś miał wskazać mecz najgorszy, mecz, który twoim zdaniem no po prostu nie powinien się powtórzyć. No tak, to tak jak mówiliśmy tutaj faktycznie chwilę przed nagraniem, że ta seria meczów z Motorem, z Górnikiem Łęczną i z Wisłą Płock to był taki najgorszy moment w tej rundzie. Zdecydowanie mecz z Motorem już był pierwszym takim zimnym prysznicem, bo to był mecz, w którym graliśmy z drużyną, która niżej stała w tabeli, w którym mieliśmy zapunktować, potwierdzić swoją dobrą pozycję, swoją dobrą dyspozycję, a właściwie trochę było widać, że drużyna przeszła koło meczu. Nawet nie chodzi o wynik, a o postawę, o to, że w tym meczu nie istnieliśmy, nie stworzyliśmy zagrożenia realnego dla Motoru i to już był pierwszy taki sygnał, że coś się w drużynie dzieje złego, a chyba kumulacją tego był fatalny mecz z Górnikiem Łęczna w Opolu, w którym nic nie zagrało tak, jak powinno i wynik 0-3 odzwierciedla to. No, takie mecze, zwłaszcza na naszym stadionie, to się nigdy nie powinno zdarzyć. To było chyba to najgorsze spotkanie. I oczywiście ten kolejny mecz z Wisłą Płock i w ogóle te mecze już do końca rundy raczej nie były najwyższych lotów. Tak? Nawet te wygrane spotkanie, powiedzmy, z Polonią Warszawa, to już nie było to, co nam dawało tyle radości w pierwszych kolejkach
kiedy otrawa się jeszcze była silna i szła właściwie od ciosu do ciosu. No właśnie, Albert, trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem Ciebie o to zapytać. Jak w ogóle można diagnozować tą słabą puentę, bo jakbyśmy popatrzyli sobie na wyniki Odry, 7 ostatnich meczów w roku 2023, no i to jest tylko jedna wygrana, mecz z Beniaminkiem, z Polonią Warszawa. Czy to można na przykład tłumaczyć właśnie tym zmęczeniem tej intensywnej rundy w wykonaniu Odry? Ja myślę, że na to tak naprawdę nakłada się kilka czynników, które wzajemnie się napędzają i powodowały, że doszliśmy właśnie do tego miejsca, w którym byliśmy, czyli do słabej tej końcówki tych 7 ostatnich spotkań. Po pierwsze, tak, zmęczenie na pewno dało o sobie znać w drużynie. To było widać, że nawet ci zawodnicy, o których rozmawialiśmy po tej 12 kolejce jako liderach, o tych zawodnikach, którzy ciągną swoją formą ekipę, potem w niektórych meczach wypadali gorzej. I było to prawdopodobnie rzeczywiście spowodowane zmęczeniem sezonem, tym, że wielu zawodników grało bardzo dużo. Tak? I wiąże się to ściśle z drugą przyczyną, którą ja widzę, to znaczy z bardzo krótką i w porównaniu do pierwszej drużyny bardzo słabą ławką. To znaczy w momencie, w którym potrzeba było użycia zmienników, trzeba było ich wprowadzić, to wielu z nich niestety nie trzymało tego poziomu, co ci, którzy byli na swoich pozycjach desygnowani jako pierwsi do gry. A trzecią sprawą jest prawdopodobnie to, że Odra miała przez całą tą rundę bardzo jednolity styl. Mieliśmy swój styl, chcieliśmy nim grać, ale w momencie, w którym on został rozgryziony i chyba właśnie Motor był pierwszą taką ekipą, która pokazała nam, że da się z nami zagrać, da się z nami wygrać, da się zneutralizować to nasze granie, to właściwie nie było pomysłu na jakieś duże zmiany w taktyce, w tym jak sobie właśnie mieliśmy radzić na boisku. I te trzy przyczyny zrzuciłbym na nie to, że ta końcówka rundy była słabsza, tak? Plus jest taki, że jeśli mam rację i takie są właśnie te przyczyny słabszej dyspozycji, to są trzy rzeczy, które względnie łatwo w przerwie zimowej można zneutralizować i przystąpić do nowej rundy rozgrywek już w zupełnie innym miejscu. Nie, no myślę, że jak najbardziej trafna diagnoza, natomiast tak trochę prześmiewczo można powiedzieć, że akurat jeden zmiennik jest, nazywa się Dinsula, który przecież, no chociażby w tym meczu, o którym mówiliśmy z Wisłą Kraków, wszedł i strzelił dwie bramki, natomiast wiadomo, o co chodzi. No nie ma generalnie ławki i tutaj trener Nocoń trochę musi operować 12-13 tak naprawdę zawodnikami. Chciałem Ciebie zapytać, jeszcze jakby cały czas trzymając się tej jesieni, o taki największy plus i od razu o największy minus, a więc coś, co zrobiło największe na Tobie wrażenie, jeżeli chodzi o jakiś, nie wiem, element gry jednego piłkarza i z drugiej strony, gdzie widzisz rezerwy, co jest Twoim zdaniem największym rozczarowaniem tej jesieni, można w ogóle coś takiego znaleźć w Odrze Twoim zdaniem? No to zacznę od tyłu, czyli od tego rozczarowania, od tego największego minusa. Myślę, że było to też bardzo widać w wynikach, a o tym nie wspomniałem, mówiąc o tych czynnikach. To jest utrata Maćka Makuszewskiego, który odszedł do Wigier z przyczyn prywatnych. Bardzo było widać, że ta strata odbiła się na formie drużyny i to, co graliśmy z nim w składzie, tak, do końca sierpnia, a to, co graliśmy później, to jednak była trochę inna jakość. I to jest kolejny czynnik, który na pewno miał duże znaczenie. To była ta indywidualność, która widać, że dawała pewność zawodnikom grającym, zwłaszcza z tyłu. No, dużo lepiej się gra, mając takiego pewniaka w defensywie i na pewno jego stratę uważam za największy minus i takie rozczarowanie i przykrą sytuację, jednocześnie w pełni będąc świadomym, że to było coś, czego nie dało się uniknąć, czy na co pewnie nikt nie miał wpływu i zrozumiałe jest też, że dla piłkarza, zwłaszcza dla piłkarza dojrzałego, rodzina i życie prywatne mogą być ważniejsze niż klub, w którym aktualnie występuje. A jeżeli chodzi o plus, coś, co Ciebie najbardziej zaskoczyło z pozytywnego właśnie sensu, no bo było sporo takich elementów. Ja na przykład, jeżeli mogę wyprzedzić Ciebie trochę, wskazałbym na defensywę, no bo naprawdę ten blok obrony był monolitem, pokazują to też liczby, obok Lechii Gdańsk najlepsza właśnie defensywa w pierwszej lidze. Coś jeszcze byś wskazał albo w ogóle cokolwiek innego Twoim zdaniem? Pewnie. Jeśli chodzi o defensywę, to na pewno tutaj do wyróżnienia warto postawić Artura Halucha, naszego bramkarza, który bardzo pewnie bronił. W pewnym momencie rundy miał naprawdę imponującą serię chyba 7 spotkań bez puszczonej bramki, tak? Jeśli dobrze pamiętam. To naprawdę wyglądało solidnie i nawet w tych meczach, w których nie szło, Artur był taką osobą, która dawała pewność z tyłu i ratowała nie jeden raz drużynę, czy przed stratą punktów, czy przynajmniej przed stratą goli. Natomiast dla mnie osobiście chyba największą pozytywną niespodzianką był wspomniany przez Ciebie Dinsula, po którym nie spodziewałem się zbyt wiele, bo przychodził do nas pod koniec okienka transferowego, kiedy wydawało się, że już właściwie
nie chciałbym teraz nikogo obrazić, ale trochę zbieramy ostatki z tego transferowego stołu, tak? Zabieramy zawodników, których nikt nie chciał, no bo trzeba tą kadrę jakoś ubogacić, żeby trener Noce nie miał aż takiego małego wyboru, a był to zawodnik, który zdecydowanie wniósł w grze ofensywnej nową jakość i tam, gdzie wchodził jako joker, nawet jeśli nie zawsze strzelał bramki, to był takim zawodnikiem, o którym mówi się, że robi różnicę, tak? Znaczy podnosił jakość gry, dawał pewność znowu z przodu w grze ofensywnej, zawodnik i z techniką do uderzenia i ze strzałem i z taką techniką użytkową w grze, także dla mnie duże zaskoczenie, nie spodziewałem się tego absolutnie, że Dean Sula będzie tak fajnie wkomponowanym w drużynę zawodnikiem i tutaj chyba jego wymieniłbym też jako taki duży plus tej minionej rundy. No myślę, że jeżeli chodzi o taką klasyfikację piłkarzy, po którym no niewiele się spodziewaliśmy, to właściwie była taka jedna wielka niewiadoma, no to faktycznie gdzieś ten piłkarz wypalił i wygląda świetnie. Zresztą no to jest wicelider, jeżeli chodzi o strzelców w drużynie z Opola, oczywiście liderem niezawodny Borja Galana, więc no gdzieś król środka pola i główny rozgrywający. Chciałem Ciebie jeszcze, Albert, zapytać o Twoją prognozę na tę wiosnę, jak ta runda może wyglądać i chciałem też dotknąć tego tematu pomysłu na grę, bo tak jak ustaliliśmy wspólnie, ta puenta była słabsza, dlatego że rywale trochę rozczytali Odrę, ty powiedziałeś, że właśnie kilka czynników się na to złożyło, natomiast co Odra musi zrobić, żeby utrzymać się w tym czubie, w tej górnej szóstce, no bo naprawdę głupio byłoby gdzieś no, stracić tę niebywałą szansę. Wiadomo, że pewnie przed sezonem nie mówiło się jednoznacznie o celu, jakim jest awans, natomiast teraz no, jest taka świadomość, że można dotknąć tej ekstraklasy. Zdecydowanie. Odra będzie miała okazję w ciągu 3 sezonów po raz drugi zagrać w barażach, tak? I tego byśmy oczekiwali, żeby nawet jeśli nie będziemy jeszcze mogli sięgnąć po awans, to żebyśmy byli tą drużyną, która regularnie do ekstraklasy puka, o tą czołówkę ligi się ociera i to na pewno byłoby już dobre i budujące dla klubu, zwłaszcza w perspektywie tego rozwoju związanego z nowym stadionem i z nadziejami, jakie się z tym zwiążą. W związku z tym wydaje mi się, że Odrę stać na to, żeby w tej lidze utrzymać tą pozycję w czubie tabeli, tak? Powiedzmy w tych miejscach 1-6, choć chciałbym powiedzieć, że celuję powyżej tego 6. miejsca. Natomiast do tego jest potrzeba kilka rzeczy. Rzeczą, którą wydaje mi się, że najłatwiej byłoby zrobić, to jest praca, którą przez zimę wydaje mi się, że wykonuje i musi wykonać trener Nocą, to znaczy znalezienie alternatywnych pomysłów na grę. Mając tych zawodników, trzeba znaleźć kilka sposobów na granie, dostosowywać je do poszczególnych zespołów, a nawet zmieniać w momencie, w którym będziemy mieli wrażenie, że ktoś rozczytał ten nasz podstawowy wariant do grania, tak jak to właśnie było jesienią. Tak? I to jest jedna rzecz, jeśli znajdziemy kilka takich rozwiązań, kilka ustawień, kilka sposobów grania, które będziemy mogli żonglować i zaskakiwać przeciwnika, no to będzie nas dużo trudniej rozczytać i o te punkty będzie łatwiej, bo nawet w tych trudnych meczach gdzieś w drugiej połowie meczu będzie można się gdzieś przestawić, zrobić korektę taktyczną, poprawić to, co nie wychodziło i rywala zaskoczyć. Wydaje mi się, że tego nie było jesienią, tak? To znaczy graliśmy swoje, ale uparcie swoje, nie umieliśmy to gdzieś tam zmienić tego stylu, poprawić się, zmienić tego ustawienia taktycznego i faktycznie zaskoczyć gdzieś przeciwnika. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, która warunkuje powodzenie, no to jest wydłużenie tej ławki. Potrzebujemy więcej zawodników, potrzebujemy wzmocnień no, na prawie każdej pozycji, tak? Bo myślę, że pozycję bramkarza mamy zabezpieczoną także, jeśli chodzi o rezerwowych. Natomiast poza tym na tą chwilę mamy tylko jednego nowego zawodnika w składzie. Co prawda nie mamy też strat, nikt nie odchodzi, ale wydaje się, że utrzymanie stanu osobowego to będzie za mało, żeby Odra mogła myśleć o tym czubie tabeli, o walce jednak o awans albo przynajmniej o grę w barażach do ekstraklasy. Więc tutaj wydaje się, że potrzebujemy jeszcze wzmocnień, być może musimy z kogoś zrezygnować, zwłaszcza jeśli chodzi o zawodników, którzy nie łapali się do składu, być może trzeba dla nich szukać wypożyczeń, kontraktów z innymi ekipami po to, żeby oni grali, żeby nabierali doświadczenia gdzieś indziej, a do Opola zamiast tego kilku zawodników, którzy wniosą coś nowego i pozwolą nam faktycznie obijać się o tą czołówkę. No bo co by nie mówić o tym, że tabela jest płaska, to jednak widać, że kilka drużyn swoim stylem, swoim poziomem gry wybija się i jeśli mamy grać z nimi jak równy z równym, to też musimy jakąś nową jakość do tej ligi wnosić. A które pozycje twoim zdaniem wymagają największych wzmocnień? No, bo mamy to wzmocnienie na środku pola, więc tą pozycję powiedzmy, że biorę już w nawias. Wydaje mi się, że zdecydowanie potrzebujemy skrzydłowego. Z jednej strony zawodnika, który będzie motywował Sarmiento do lepszej i regularnej gry, bo jest to zawodnik, który wydaje się, że ma ogromny potencjał
Natomiast chyba nie do końca umie go pokazać, być może brakuje mu konkurencji na swojej pozycji, ale z drugiej strony też kogoś, kto mógłby grać po drugiej stronie i pomóc w tym rozgrywaniu właśnie także po to, żeby ten ciężar gry przenosić na obie strony boiska, a nie uparcie tylko jedną stroną przebijać się pod bramkę przeciwnika. Ja uważam, że cały czas brakuje nam jeszcze takiego napadziora, który byłby czymś w rodzaju tej klasycznej dziewiątki, dokładacza nogi, tak? Nie Borchy, który od środka pola ciągnie i wygrywa, nie Dina Suli, który podobnym jest charakterystycznie zawodnikiem, który dużo wywalczy, a potem będzie rozgrywał. Potrzebujemy kogoś, kto będzie miał jeszcze lepsze liczby, kto będzie faktycznie tym topowym strzelcem. Tylko on też musi mieć serwis, tak? No i w związku z tym właściwie środkowa linia i atak to są chyba te formacje, gdzie najbardziej potrzebujemy wzmocnień, ale i dobrym obrońcą byśmy nie pogardzili, tak? No wspomniałem o utracie Makuszewskiego. Widać, ile rok wnosił do tej drużyny. Zastąpienie go kimś na podobnym poziomie na pewno też wniosłoby dużo spokoju i pozwoliłoby dużo spokojniej rozgrywać te akcje ofensywne, wiedząc, że mamy zabezpieczone tyły przez kogoś z dużym doświadczeniem. Z drugiej strony, no właśnie, no, czyli zawodnik na każdą pozycję, a jak to zrobić finansowo, jak to zrobić organizacyjnie, to tego oczywiście nie wiem, więc to są trochę takie rzeczy życzeniowo przeze mnie wypowiadane, bo wszyscy wiemy, że najlepiej to jest mieć 24 najlepszych zawodników na świecie, tylko nikt sobie na to nie może pozwolić. Mhm. Wiesz co, nie wiem, czy to jest dobre spojrzenie, ale wydaje mi się, że Odra ma na tyle dobrze zbudowaną renomę na naszym rynku wewnętrznym w Polsce poprzez na przykład wypożyczenie Antczaka, że no uchodzi za taki klub, który lubi stawiać na młodzież, więc być może kilku zawodników, nie wiem, z ekstraklasy, którzy na przykład się nie łapią, znaleźliby swoje miejsce, powiem, na ziemi w Opolu i tutaj to byłby naprawdę dobry deal, ale też oczywiście mówię życzeniowo, no bo gdzieś nie wiadomo, jak to wygląda finansowo i jakie to ma gdzieś przełożenie na stan faktyczny. Chciałem ciebie, Albert, zapytać na sam koniec, no bo wiadomo, że wiosna za pasem, pokusiłby się on na przykład o takie stwierdzenie, nie wiem, procent jaka jest szansa, że Odra załapie się, nie mówię do tej ścisłej czołówki, lokaty 1-2, tylko do tej strefy barażowej, no bo wiadomo, że też sezon zasadniczy to jest jedna historia, natomiast na samym końcu barażem to są jakby zupełnie inne rozgrywki. Jak ty to w ogóle widzisz i życzeniowo, i z drugiej strony tak realistycznie? Nie, myślę, że realistycznie to 75%, że Odra będzie w pierwszej szóstce. Mimo wszystko w przekroju całej rundy pokazaliśmy, że nas na to stać. Wiele drużyn, także tych silnych, umieliśmy zdystansować, umieliśmy na ich terenie wygrywać. Dlaczego to by się miało nie powtórzyć, tak? Więc tutaj myślę, że pierwsza szóstka to jest tak w tym momencie dla mnie 75%, że zajmiemy to miejsce. Życzeniowo powiedziałbym, że miejsce 1-2 to jest tak koło 50%, tak? Powiedziałbym, że 50-50. Albo będzie, albo nie będzie. Więc nie będzie można powiedzieć, że się pomyliłem, jak ktoś mi będzie próbował za pół roku rozliczyć. Okej, no to w takim razie trzymamy kciuki i liczymy, żeby te twoje typy się sprawdziły, jeżeli chodzi o te 75%, to jest większość, także tutaj no Odra musi się spiąć, żeby też tego paliwa nie zabrakło, no bo tak jak powiedzieliśmy, końcówka jesieni słabsza, a wiadomo, że też te kluczowe mecze i kluczowe momenty przyjdą w końcówce wiosny, też trzeba będzie dać siebie maksa, natomiast no niewątpliwie gdzieś te ewentualne transfery na pewno pomogą. Albert Ogiolda, Stowarzyszenie Jedna Odra, był razem ze mną, wielkie dzięki. Ja też bardzo dziękuję, było jak zawsze bardzo miło. Bardzo miło mi to słyszeć. Was, moi drodzy widzowie, zachęcam oczywiście do innych materiałów. Omówiliśmy konkretnie Odrę Opole. Sprawdzajcie kanał, materiały z innymi drużynami z pierwszej ligi, a także z innymi zespołami z Ekstraklasy. Dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia.